We wtorek 1 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce miało miejsce uroczyste otwarcie zielonej pracowni. To dzięki projektowi Z Beskidów w Świat, który został laureatem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, SP1 ma swoją zieloną pracownię. Byliśmy jedną z 87 szkół, które przeszły dalej. Dostaliśmy nagrodę 7,5 tysiąca. Prawie 30 tysięcy otrzymaliśmy później z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Resztę do 40 tysięcy otrzymaliśmy z funduszów gminy. I dzięki temu mamy tą salę taką, jaka jest na dzień dzisiejszy. Po przecięciu zielonej wstęgi zaproszeni goście mogli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda pracownia. Wszystko jest nowe. Jest ekran multimedialny, z którego dzieci mogą korzystać. Są tutaj różne pomoce naukowe, których nie mieliśmy, a dzięki temu projektowi je mamy. Dzieci tutaj lubią przebywać. Mamy też nową umywalkę. Tutaj nie było dostępu do wody. No wszystko jest nowe. To pierwsza zielona pracownia w gminie Istebna. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, X.pl, Marta Szymik-Telerz.